zmniejszycie obciążenia fizyczne? Czy nie boicie się, że tak powiem, zajechać piłkarzy? Nie ma takich obaw. My doskonale wiedzieliśmy, kiedy piłkarze kończą sezon, ile w trakcie sezonu grali, z jaką częstotliwością grali końcówkę sezonu. I naprawdę ci, którzy przyjechali wcześniej, mogli tą pracę wykonać i będą, wierzę w to, jesteśmy wszyscy przekonani jako sztab, że będą bardzo dobrze przygotowani do tych mistrzostw. Natomiast oczywiście ta grupa, która przyjechała później, już nie będzie podejmowała takich obciążeń, bo na to nie ma po prostu czasu. Natomiast część tej pracy wczoraj i dzisiaj już też wykonali, tak żeby znaleźli się mniej więcej na tym samym poziomie, co ci piłkarze, na tym samym poziomie zmęczenia, co ci piłkarze, którzy już trenowali z nami wcześniej. Przyjdzie też ten etap wyświeżenia piłkarzy, to będzie po ostatnim meczu tutaj, w meczu Słowacją, już będziemy z tych obciążeń schodzić. Potem, jak pan doskonale wie, jest 2 dni jeszcze wolnego i zostaje nam ostatni mikrocykl przygotowań, na których w zasadzie to zajęcia będą związane tylko ze sprawami taktycznymi, ćwiczenia techniczno-taktyczne i gry taktyczne. Także tutaj obaw o to, że piłkarze będą zmęczeni przed meczem z Grecją, no nie należy mieć. Wyglądaliśmy was, siedzących na loży honorowej. Ja widziałem kilka razy, że ziewałeś. Byłeś zmęczony czy znudzony meczem? Zmęczony. Ciężki trening miałem wcześniej. Mecz był ciekawy. No, na pewno Kamil pokazał się z bardzo dobrej strony. Słyszałem, że od początku zgrupowania jest w wysokiej formie, ale wydaje mi się, że to wyjdzie na dobre wszystkim, że zwiększy się jeszcze rywalizacja. No, można tak powiedzieć, że walczymy o jedno miejsce w składzie, bo ciężko na pewno będzie nam we dwóch znaleźć się razem na boisku, także no, miejsce jest jedno. Ale to jest zdrowa rywalizacja i ja też na pewno nie będę odpuszczał, też będę chciał wyjść na pierwszy mecz od początku. No ale tak jak powiedziałem, Kamil na pewno był wczoraj jednym z jaśniejszych punktów i wypada się cieszyć z tego i nie życzę żadnemu z kolegów źle, także... Mam nadzieję, że to też mnie zmobilizuje do większej pracy i czuję tą też presję związaną, że Kamil jest w wysokiej formie i to on może też grać.